Robiłem niedawno ankietę dla słuchaczy małej wielkiej firmy i okazało się, że spora część z Was działa w branży szkoleniowej. Ten odcinek nagrałem właśnie z myślą o takich osobach. Chociaż, jeżeli ze szkoleniami nie masz nic wspólnego, ale interesuje Cię, jak Paweł Tkaczyk radzi sobie z uczestnikami swoich szkoleń, którzy śpią na zajęciach albo przychodzą na te szkolenia pod wpływem, to również zapraszam. Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest Mała Wielka Firma, podcast, który pomaga spojrzeć na własną firmę z nowej perspektywy. Wszystkie notatki, linki, dodatkowe informacje znajdziesz na maławielkafirma.pl ukośnik 388. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, które pojawiają się co tydzień, zasubskrybuj ten kanał i kliknij dzwonek. Dziś porozmawiamy o szkoleniach jak się do nich przygotowywać, jakie prowadzić, jakie oceniać, a właściwie jak się do nich przygotowuje, jakie prowadzi i jakie ocenia bardzo konkretna osoba, a mianowicie Paweł Tkaczyk. Dlaczego właśnie Pawła zaprosiłem do tej rozmowy? Jest parę powodów. Po pierwsze, znamy się od lat, Paweł od lat prowadzi szkolenia i wiem, że od lat cieszą się one dużą popularnością. Poza tym, za każdym razem, kiedy otwieram Magazyn Sprawny Marketing, widzę takie całostronicowe reklamy z Pawłem, które reklamują właśnie te jego szkolenia. I mam wrażenie, że Paweł jest chyba najbardziej promowanym trenerem sprawnego marketingu, co w sumie nie jest takie dziwne, bo okazuje się, że w skali od 1 do 5 uczestnicy oceniają jego szkolenia średnio na, uwaga, 4,93. I jeszcze jedno, jak być może niektórzy pamiętają, to ten podcast, Małą Wielką Firmę, przez lata prowadziliśmy z Pawłem wspólnie. I wtedy zaczynał się on tak. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Marku. Czy nie mówiłem, witamy w podcaście Mała Wielka Firma? No, możemy powiedzieć. <głosy> <głosy> witamy w podcaście Mała Wielka Firma. Witają was. Paweł Tkaczyk. I Marek Jankowski. Y Podcastu. podcastu tego możecie posłuchać na stronach. Teraz już się nie słucha na dawno stronach tego nie, Dawno tego nie robiłem. No, tego podcastu wow. możecie posłuchać na Spotify, na YouTubie, na Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Overcast i wszystkich innych dobrych Wszystko i niedobrych aplikacjach. Czy nauczyłeś się podcastowi. na pamięć tego? Nie, bo jest za dużo i się zmieniają okay. aplikacje. Dobrze. Muszę pamiętać, żeby nie trzymać nogi, nie zakładać nogi na nogę. Przypomnę. Bo Marek ma stylowe kapciuszki, tego nie widzicie. Ale... <grym> Och, są mega stylowe. E, dobra, do rzeczy. Co ostatnio mm. czytałeś? Wiesz co, czytałem ostatnio nową książkę, którą Daniel Kahneman napisał ze swoimi współbadaczami, która się nazywa Noise. Po naszemu to chyba będzie szum. Mm -hmm. Szum. Ona jest o tym... Na co zwracać uwagę w badaniach? Mnie to interesuje z punktu widzenia badań rynku, tak? Jakby psychologii podejmują decyzji, ale co nie jest czynnikiem decydującym, tylko właśnie jest szumem. Pokazuje różnego rodzaju przykłady tego, jak, jak czasem szum w badaniach doprowadza do złych wniosków. Dopiero zacząłem ją czytać, ale jakby cały koncept, który, który on pokazuje, wydaje się interesujący. Dobrze, do rzeczy. Chciałem z tobą opowiadać o szkoleniach. Dobrze, z czego chciałbyś się przeszkolić? No właśnie, wiesz co, zastanawiam się, więc powiedz w, w repertuarze twoich szkoleń, powiedz tak najpierw, z czego ty ludzi szkolisz? A to jest taki z product placement audycja? No, być no. może, tak. Nie no, wiesz co, znam się na marketingu, więc szkole z różnych odmian marketingu. Z jednej strony to jest, to jest pisanie, czyli ja rozdzielam między copywritingiem a storytellingiem. Mhm. Rozdział jest troszeczkę Akademicki, w sensie takim, że wielu rzeczy z pisania nie da się zmieścić w jednym dniu szkoleniowym, więc mhm. ja je sobie troszeczkę porozdzielałem. I teraz copywriting traktuję jako dół lejka sprzedażowego, czyli to całe pisanie, które ma na celu Sprzedać. sprzedaż, tak, tak naprawdę. Natomiast storytelling, góra lejka sprzedażowego, czyli sprawić, żeby klient się o tobie dowiedział, zainteresował, polubił Cię te rzeczy, które niekoniecznie są związane z czyściutkimi technikami perswazyjnymi, więc. To są rzeczy, które robię. Szkolę ludzi z budowania marki w różnych konfiguracjach, ale czasem to jest tak, że na przykład jest nie wiem więcej mediów społecznościowych, czasem to jest marka osobista, marka pracodawcy, ale jest też takie szkolenie, po prostu strategia budowania marki, krok po kroku, na, na co warto zwrócić uwagę. Jest coś, co się nazywa grywalizacja. Napisałem książkę o tym, więc szkolę z tego. Mam takie fajne szkolenie, które się w ogóle nazywa. Strategia budowania cen, strategie cenowe. Dlatego, że mnóstwo firm sprzedaje produkty. Ale nie potrafią zarządzać cenami, nie potrafią sprawdzić, czy produkt jest za tani, za drogi i tak dalej. Uciekają się do złych metod, więc, więc staramy się to naprawić. I mam z takich, bo wiesz, mówimy o gotowcach, tak? Czyli mm -hmm. takich, które tak, są tak. otwarte najczęściej. Ja tak. myślę o gotowcach jako otwartych szkoleniach. Marketing internetowy do małych firm, czyli bardziej narzędziówka. Jeśli chcesz zrobić mail, e-mail marketing, to w jaki sposób, jeśli chcesz, nie wiem, robić social media marketing, jakie narzędzia mogą ci pomóc, i tak Dużo takich rzeczy, które oszczędzają czas. Pytam o te szkolenia, dlatego że z jednej strony, być może ktoś będzie chciał skorzystać, ale z drugiej. Zapraszam. Nie wiedziałem, że jestem to zapraszony, nie? Ale... ale z drugiej strony Wiem, że Twoje szkolenia cieszą się bardzo dobrymi opiniami, zresztą jeszcze z dawnych lat. Okay. Pamiętam, jak jeździłeś na szkolenia do Warszawy, mm -hmm. które odbywały się w pewnej firmie, która nie wiem, czy jeszcze działa. Media tak, dalej tak, działają. No, no, no to, to pamiętam, że bardzo często też z takim dużym. Zainteresowaniem i napięciem śledziłeś mm -hmm. wyniki tych mm -hmm. szkoleń i oceny uczestników, dlatego że no, widać było, że to jest dla ciebie ważne. Nie? Nadal I... jest. No, jakby to jest chyba jedyny um, sposób oceny mojej pracy, tak? To znaczy, że oczywiście po wynikach ich poznacie. Ale jeśli szkolisz ze strategii budowania marki, no to za pięć lat się dowiem, czy komuś się udało, czy nie. <grym> no, tak. Chciałem od ciebie wydobyć, jak ty podchodzisz do robienia szkoleń? Dlatego, że mm, Myślę, że wiele osób zna twoje prezentacje i to jest taki obszar twojej działalności, kiedy wchodzisz na scenę i rzeczywiście można cię zobaczyć w większym gronie ludzi oraz czasem w internecie. A szkolenia są formą raczej zamkniętą więc i, i też no, zupełnie inną. Więc y, chciałem ci zapytać, jak ty podchodzisz, zwłaszcza, że jak powiedziałeś, robisz szkolenia otwarte, czyli takie, gdzie no nie, nie ym, bardzo często jest tak, że przychodzą tam różni ludzie z różnych firm, Więc jak ty się przygotowujesz do szkolenia? żeby zaspokoić potrzeby tych ludzi, którzy się tam znajdą, zakładając, że niekoniecznie możesz o nich się wszystkiego dowiedzieć. Staram się wszystkiego dowiedzieć. Inaczej, należy rozróżnić poważnie między rzeczywiście szkoleniami zamkniętymi i otwartymi. Mhm. Przy zamkniętych Mogę wcześniej się czegoś dowiedzieć i najczęściej okay. to robię. To Żeby znaczy, było jasne, zamknięte są takie, że firma zleca ci przeprowadzenie szkolenia tak. dla grupy pracowników, konkretnej na przykład, grupy menedżmentu. I ja, ja, tak. ja wtedy się dowiem o tych pracownikach czegoś, mogę im wcześniej zadać pytania. A, um, mogę się dowiedzieć, czego oni się w ogóle chcą dowiedzieć. E, pamiętaj też o tym, że jest ten stan niewiedzy, gdzie ludzie nie wiedzą, czego nie wiedzą, mm -hmm. e, więc bardzo często przełożeni tych ludzi, których, nie wiem, szkole, wiedzą, czego oni mieliby się nauczyć, oni sami nie wiedzą, więc tak. z jednej strony rozmawiam z ich przełożonymi i pytam, dobra, cz czego byście chcieli, do czego tego zamierzacie używać? To, to jest na przykład do, dosyć ważna rzecz, aplikacja tej wiedzy, no bo jak powiesz mi, chcesz się nauczyć copywritingu, ja mówię, ekstra, technik jest pierdyliard, ale do czego będziesz tego używać? I teraz dokładnie to samo staram się robić na szkoleniach otwartych. To znaczy, że Pytam ludzi zawsze na początku, kiedy się przedstawiają, żeby powiedzieli, czego się spodziewają. Mhm. Żeby powiedzieli, czy są takie, takie konkretne rzeczy, z którymi oni chcą wyjść z dzisiaj. I staram się potem, jakby w trakcie tego, tego szkolenia, mówić odnosząc się z jednej strony do ich branż, tych, tych rzeczy, z których oni przychodzili, bo dużo łatwiej jest ci złapać przykład, kiedy on pochodzi z twojej branży, a po drugie, ja modyfikuję swoje szkolenia. Nienawidzę wysyłać materiałów szkoleniowych po szkoleniu, bo ja nie mam jednej gotowej prezentacji, no bo jeśli przychodzą mi ludzie, na przykład na jakieś zajęcia, to dotyczy nie tylko takich szkoleń, ale też wykładów na studiach, bo ja wykładam na różnych studiach MBA najczęściej. I są takie uczelnie, które na te studia MBA na przykład gromadzą tylko i wyłącznie ludzi od IT, bo to są na przykład MBA w IT albo MBA w przemyśle. Mm -hmm. I w programie studiów jest na przykład marketing zarządzanie marką, ale rozmawiam z tymi ludźmi, oni mówią, stary, marketing w mojej branży, gdzie my produkujemy części do samochodów, ja wiem, gdzie jest marketing. Bo jestem inżynierem produkcji, nie wiem, gdzie jest marketing w mojej firmie. Jak potrzebuję gadżeta, to do nich idę. I to jest, to jest wszystko, czego oni chcą od marketingu. Nie Aha. i teraz. Oni się będą nudzić na standardowym wykładzie marketingowym. I ja to wiem. I ja sobie modyfikuję to na przykład po to, że nie wiem, jest dużo o marce osobistej, albo jest bardzo dużo o. Sposoby podejmowania decyzji w ogóle, ale to się przydaje, wiesz, czy chodzisz na randki, czy idziesz na negocjacje biznesowe, czy, czy cokolwiek innego. Więc, więc to. Więc pytam ludzi o ich oczekiwania, dostosowuję się do tych oczekiwań. To brzmi jak truizm, nie? Ale, ale generalnie tak, tak, tak powinno być. I nie mam jakiegoś takiego stałego repertuaru. Generalnie się widzę, że jest w grupie nacisk na pewne rzeczy. Na przykład ludzie przychodzą na szkolenie z budowania marki. Ale właściwie 80% z nich jest nazywane na social media. Mhm. Marka równa się Instagram. Ja mówię nie, ale jeśli chcecie tak o tym rozmawiać, nie ma żadnego problemu. Czyli y, ja rozumiem, że teraz, dzisiaj, jest ci stosunkowo łatwo tak robić, dlatego że no, zrobiłeś ileś tam szkoleń, poznałeś ileś tam branż i jesteś w stanie właściwie no, z kapelusza, z zasobu doświadczeń, które masz, wyciągnąć to, co jest potrzebne w danej sytuacji. A jak było na początku, jak, jak zaczynałeś prowadzić te szkolenia, czy to się działo dokładnie w taki sam sposób, czy działo się jakoś inaczej? Znaczy, to, co się nie zmieniło, to oczywiście pytałem ludzi, czego oczekują. Mm, Tylko miało... na początku im tego nie dostarczam. <laughs> nie, i teraz zobacz, właśnie bardzo fajna rzecz. Ja nie zarabiam na szkoleniach. Znaczy, Okej, okay, dobra, płacą mi za to, żeby nie było wątpliwości. Natomiast nie jest to moje absolutnie główne źródło przychodów. Robię szkolenia i zawsze tak, tak, tak sobie mówię robię szkolenia po to, żeby się dowiedzieć od ludzi, żeby jakby mieć tę informację zwrotną z rynku. Między innymi na przykład właśnie to, że ludzie dzisiaj markę osobistą równają z obecnością na Instagramie. Tak? Mhm. Jest, jest jakiś taki trend, więc, więc to. Słuchanie tak, mhm. natomiast to, co się zmieniło w stosunku do tego, co było wcześniej, niewiele się zmieniło, możecie powiedzieć. Znaczy, nawiązując do historii, ja mam taki układ ze sobą, że ja nie robię szkoleń z rzeczy, którymi się nie zajmuję na co dzień. A jak zaczynałem te czasy o IT Media, o których mówisz, ja byłem projektantem graficznym. To było Jezus, prawie 20 lat temu. No dawno. E, o rany. Byłem projektantem graficznym. I ja szkoliłem wtedy z InDesigna, Photoshopa, e, z obsługi programów. E, szkoliłem z typografii, no bo to też jest coś, coś na czym się znam. E, ale od kiedy przestałem projektować w mojej własnej firmie, to pożegnałem się też z tymi szkoleniami, dlatego że. Jak wypadnę z rynku, nie cierpię trenerów, teoretyków, tak, czyli takich gości, którzy mówią, daj mi temat, ja zrobię szkolenie. <grym _kań> e, więc, więc nie, w tej chwili robię strategię, zajmuję się tym na co dzień i jestem w stanie. Właśnie, a propos tego sypania przykładami z rękawa. E, to jest stosunkowo łatwe dla mnie, dlatego że pomiędzy szkoleniami ja właściwie robię rzeczy dla klientów, więc jestem w stanie podrzucać i to jest też coś, co wychodzi w komentarzach, że ludzie mówią: Przykłady z życia dajesz, nie? Jestem w stanie podrzucać przykłady, gdzie robiliśmy naprawdę my jako firma jakąś rzecz, i, i, i ona jest powtarzalną rzeczą, której się ludzie chcą nauczyć gdzieś tam na, na, na ćwiczeniach czy coś tam. Więc te poprzednie szkolenia, kiedyś no to one były przygotowane, ale też na podstawie tego, co ludzie mówili. Czyli wiesz, no, siadałem, przygotowywałem się z tego ilustratora. Inaczej się robi szkolenie, w którym szkolisz ze strategii marketingowej, a inaczej, kiedy robisz szkolenie z ilustratora. Uważam, że tam te pierwsze, w sensie te ilustratorowe, są łatwiejsze. No też tak myślę, bo to jest zamknięta e... całość. Zamknię... To... Tak, ale zamknięta całość, ale ludzie przychodzą z tymi samymi oczekiwaniami. Mm -hmm. To znaczy, że chce się nauczyć ilustratora, chce obrabiać w nim zdjęcia i my sobie przygotowujemy, wiesz, miałem jakieś ćwiczenia, które, które robiliśmy. Natomiast jeśli ludzie przychodzą i mówią, chcą wybudować markę, e... to każdy, kurczę, ma inne. Ja nie mogę z nimi usiąść na jednym ćwiczeniu, które zadowoli wszystkich, bo, kurczę, oni chcą tę markę budować różnie. Więc my robimy case'y oczywiście, na, na, na tych warsztatach, tylko że albo to są case'y z branży tych ludzi, którzy przychodzą, żeby właśnie coś sobie dobrać i tak dalej, albo to są case'y na takim dużym poziomie abstrakcji, gdzie, gdzie y, uczymy się pewnego mechanizmu, a nie do końca, y, ten, na szkoleniu na przykład ze storytellingu układamy story, jakąś tam historię na podstawie tego, co ludzie sami wymyślą sobie na samym początku, czyli oni zupełnie niechcący układają szkielet do opowieści, a potem... Ucząc się podstaw storytellingu, a potem jakby my bierzemy ten szkiet, ja mówię, dobra, to jest coś, co na wymyśliliście. Nie wiedzieliście, czy to będzie do dalszego wykorzystania, ale to jest do dalszego wykorzystania. Więc, więc jakby budujemy na tym. Jeżeli chodzi o takie podłoże, teoretyczne szkolenia, czyli poza tymi case'ami, poza tym, co oni chcą uzyskać, no wiadomo, że ty musisz mieć jakąś bazę, żeby z którą do nich przychodzisz. I teraz, czy ta baza to jest coś takiego, co um, jest. Oparte na ogólnodostępnej wiedzy, gdzie no, można ją przeczytać w książkach i tak dalej. Czy ty nakładasz na to jakąś swoją warstwę, czyli nie wiem, stworzysz własną metodologię albo yy, wiesz, no, mm -hmm. jakby podajesz okay. tę wiedzę, wiadomo, no, wie, wiedza nie jest unikatowa, ona mm -hmm. jest wszędzie, ale ty filtrujesz ją jakoś w swój sposób, czy nie? Yy, zdecydowanie tak. Yy, dlatego, że dokładnie tak jak powiedziałeś, znaczy, żeby się nauczyć storytellingu, można przeczytać 12 książek. A ludzie przychodzą na szkolenie. Po to, żeby nie czytać 12 książek. Nie? Poza tym, mam wrażenie, że dobre szkolenie, i to dotyczy szkolenia online, offline, i tak dalej, kursu online, na przykład, jak robicie kursy online, powinno prowadzić ludzi z punktu A do punktu B. To znaczy, że to nie jest tak, że nauczę cię umiejętności, nauczę cię e-commerce, no bo to tak, na budę, tak. tylko jeśli ja się uczę e-commerce'u, to prawdopodobnie mam sklep internetowy, w którym chciałbym sprzedawać. Dobre szkolenie to jest takie szkolenie, które cię doprowadzi do takiego miejsca, gdzie od gościa, który dopiero, nie wiem, kupił domenę, jesteś w stanie powiedzieć, dobra, skonfigurowałem wszystko i właśnie sprzedał się mój pierwszy produkt. I to, to, to jest dobre szkolenie. W copywritingu czy, czy storytellingu to są ludzie, którzy mówią, mam stronę na Facebooku i chcę pisać posty. Więc mam metodologie różne, które zbijam do kupy. Na przykład szkolenie ze storytellingu to to jest coś takiego, z czego w sumie jestem najbardziej dumny. Książkę o tym kiedyś napiszę. Cztery warstwy, przez które przechodzimy, żeby zrobić dobrą opowieść. I pokazuję ludziom, że większość ludzi, którzy piszą w mediach społecznościowych, zatrzymuje się na drugiej warstwie z czterech które pozostałe dwie mogłyby uczynić tę historię lepszą, ale większość ludzi mówi, dobra, powiedziałem sobie do powiedzenia, więcej się nie da zrobić. A ja mówię, nie. I pokazuję im metody. W pierwszej warstwie musicie rozkminić to, w drugiej warstwie to, w trzeciej jest taka metoda, w czwartej taka metoda. I ludzie wychodzą i mówią, dobra, rzeczywiście, zaczynam pisać i to, to czy na copywritingu mówimy o, o trzech etapach pisania, gdzie pokazuję ludziom też narzędzia, tak, że, że, nie wiem, Word nie jest najlepszym narzędziem do pisania. Są lepsze narzędzia do tego. I ludzie rzeczywiście wychodzą, mówią kurczę, radę, Jeśli jedną rzecz miałem z tego wynieść, to to jest to. Więc, więc to samo jest, na przykład z budowaniem marki. Kiedy ludzie się dowiedzą, że istnieje jakiś schemat, który na przykład nie wiem, składa się z sześciu kroków, jest im dużo łatwiej przez to przejść, bo bo jak nie, to oni się martwią. Ej, czy ja wszystko mam? Nie? A w momencie, gdy podajesz im taki schemat, no to mówię, dobra, przeszedłem przez schemat, który Paweł wymyślił, załamał z jakiejś książki czy cokolwiek innego, ale, ale no jest to schemat, czuję się pewniej, tak? I ta pewność też jest pewną wartością. Powiedziałeś, że zmieniasz te szkolenia, no bo, bo są różne grupy odbiorców, wiadomo, i to nie jest zawsze to samo. A jak często, jeżeli da się to w ogóle zmierzyć, aktualizujesz właśnie tę bazę teoretyczną? To znaczy, wiesz, pojawia się te... cały czas, tak? Cały czas. Znaczy, powiem ci tak, mam. A propos takiej już czystej metodologii. Mam folder u siebie w komputerze, właściwie w klaudzie. Ze wszystkimi prezentacjami z Jezu, 20 lat kiedy, kiedy szkole. I to jest tak, że kiedy robię sobie na przykład nowe szkolenie, to sobie robię prezentację, wyciągając fragmenty z poszczególnych rzeczy, dopisując nowe, które się gdzieś tam pojawiły narzędzia czy, czy cokolwiek innego. I. Dlatego mam taki problem z oddawaniem materiałów ze szkolenia, że bardzo często, ja nawet na żywca to robię. Mhm. To znaczy, że w momencie, kiedy ktoś z sali mnie zapyta o coś, ja mówię: czekaj chwilę, pogadajmy o tym. I tu jest kawałek prezentacji na ten temat. Nie? I jeśli tego nie było w pierwotnym programie, natomiast jeśli widzę, że przyszli tacy ludzie, którzy są tym zainteresowani, no to kurczę, badę, czemu nie? Mhm. Więc to, więc te materiały się zmieniają i ja mam wgląd w to, na przykład, o czym opowiadałem o Marce 15 lat temu, a o czym opowiadam dzisiaj. Mm, moje podejście się zmienia też do tego. Jakby widzę, jak tak, ewoluuje pewnie. całość. Widzę na przykład, że 15 lat temu podchodziłem do marki w taki sposób narzędziowy. tak, To znaczy, że musisz mieć logo, musisz mieć nazwę, musisz mieć coś tam. A dzisiaj podchodzę dużo bardziej strategicznie. Mówię dobra, miejsce to logo, miejsce to nazwę, jasne. Ale jakie one są? Jest mi absolutnie wszystko jedno. się one przekraczają pewną granicę są wystarczająco dobre, tak. <laughs> znaczy, właśnie, wystarczająco dobre, ale tu są rzeczy, które są ważne, tak? Jakby więc, więc ta ważność rzeczy też się zmieniła z doświadczenia. Aha. Um, powiedziałeś, wspomniałeś o slajdach, tak się zastanawiam, jakich typów, Pomocy używasz, bo ja nie byłem nigdy na uh -huh. twoim szkoleniu, byłem na okay. wielu prezentacjach, ale na szkoleniu nie. Są tacy trenerzy, którzy w ogóle uważają, że slajdy to jest zło, że na szkoleniu nie powinno się używać slajdów, powinno się używać wiesz, tablicy uh -huh. tak. i, i może jakiejś tam pomocy dodatkowych. Uh -huh. Ale że miotacz slajdów to jest absolutnie no, coś, co, co usypia uwagę odbiorców. Więc jakich ty używasz środków przekazu, żeby tych ludzi utrzymać ciągle, wiesz? Róż. To znaczy, że. Y są takie szkolenia, na których slajdy rzeczywiście zawadzają czasem. Ja slajdy uważam za coś, co jakby trener piłkarski, czy jakikolwiek powiedziałby stały fragment gry. Mm -hmm. To znaczy, że jeśli mam pewien stały fragment teorii, który powinienem powiedzieć, i rzeczywiście powiedzieć, tak, czyli to bardzo nie różni się wiele od prezentacji, na których byłeś, to rzeczywiście rzeczywiście slajdy pomagają. Natomiast. Po pierwsze, jest dużo więcej interakcji, więc korzystam właśnie z tablicy Flipcharta czy, czy czegokolwiek innego. Na szkoleniach są ćwiczenia, więc ludzie piszą sobie właściwie, oni korzystają z kartek i tak dalej, więc, więc siedzimy, omawiamy rzeczy. Więc bym powiedział, zależy od tego, jaki to jest, jaka to jest tematyka, bo na przykład szkolenie zbudowania marki składa się w większości ze stałych fragmentów gry. No, bo to jest strategia, która jest powtarzalna. Ja pokazuję rzeczy, pokazuję nażywca narzędzia, więc to, to, to jest kolejna rzecz, którą, którą pokazuję. Natomiast szkolenie ze storytellingu bardzo często odbywa się w ogóle bez slajdów. To znaczy, że rysuję ludziom po kolei pewne rzeczy, przez które przechodzimy, natomiast slajdów tam nie ma, więc to różnie bywa. Aha. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, bo to jest mhm. też taka, wiem, czasami bardzo zazdrośnie strzeżona tajemnica różnych trenerów. No. Niektórzy wręcz piszą na swoich materiałach, że tam nie wolno kopiować i tak ja dalej. Mam to gdzieś. No właśnie, chciałem zapytać o, o Twoje podejście do ćwiczeń. Czy ty je. No, wymyślasz je pewnie, mm, natomiast tak. czy, czy właśnie one też się bardzo często zmieniają, czy rzadziej i, i czy jakoś tam ich strzeżesz zazdrośnie. Wiesz, co, nie strzegę ich zazdrośnie, bardzo chętnie się nimi dzielę. Nigdy nie uważałem, że pomysł jest cokolwiek wart, implementacja jest coś warta. Do dziś pamiętam, jak koleś, który szkoli ze storytellingu, wyprosił mnie ze swojego szkolenia. Naprawdę, robiliśmy dla briefu taki, taki event, gdzie było kilku gości, którzy po kolei w ciągu dnia szkolili jakąś grupę. I on przesiedział na moim, tak? A w momencie, kiedy zaczął swój blog, mówił, Paweł, chciałby, żebyś wyszedł, nie? Bo jesteś moją konkurencją. Ja mówię: Spoko, nie? I no, siedziałem sobie co? Zjadłem jakieś tam kanapki na zewnątrz, ale. Nie, nigdy jest, jest to dla mnie szokujące o tyle, że nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby wyprosić kogoś ze szkolenia niezależnie od tego, kim był i co, 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 co by robił, więc, więc to. E, jasne, przygotowuję sobie te ćwiczenia. E, I to nie jest tak, że ja je wymyślam. Ja czasem widzę na przykład jakąś fajną rzecz, którą nie wiem, czy widzę na, na YouTubie, czy, czy coś tam mówię, ale to, to było świetne ćwiczenie. Nie mogliśmy zrobić. E, wiesz co, pisanie choćby legendy miejskiej. Wyobraź sobie, że jesteś przewodnikiem miejskim, tak? I teraz y, twoje zadanie to jest zainteresować ludzi jakąś pierdołą, tak? Kawałkiem wieży w twoim mieście i tak dalej. Masz pełną swobodę kreatywną, m, żeby y, to zrobić, no ale wymyśl legendę o tej wieży, tak? Mm -hmm. e, proszę, jakby ma, masz storytelling. Napisz aukcję na Allegro. Pokazuję ludziom kilka przykładów e, takich naprawdę dobrze zrobionych aukcji. Mówię: napisz aukcję na Allegro. Więc, więc... widziałeś, jak Kamil się sprzedawał auto? Widziałem ostatnio? absolutnie, tak bardzo że, dobry. ten. Y, to, właśnie te, te aukcje na Allegro to, to, to jest bardzo fajny przykład. Więc y, jakieś takie rzeczy, tak? Ym, robimy sobie case'y, gdzie mówię: masz do sprzedania worek ziemniaczków za dwa złote, w jaki sposób sprawić, żeby ludzie zapłacili więcej za niego, tak, i, i tak dalej, i tak dalej, więc, więc od takich prostych, naprawdę mm, debilnych case'ów e, po takie bardziej wymyślne, aż po robienie case'ów na bazie moich klientów, no bo też czasem siadamy i oni mówią, dobra, mam tutaj, nie wiem, ostatnio robiłem z, e, dobra, nie mogę powiedzieć kim, <laughs> chciałem ten, ale, z branżą medialną robiliśmy. Ja nie wiem, tutaj mam jakiś program telewizyjny do, do ogarnięcia, nie? i w jaki sposób możemy go opisać, i tak dalej, i tak więc, dalej, więc robiliśmy na żywym przykładzie. Byłem kiedyś w szkole trenerów biznesu, i okay. tam, jako taki najwyższy stopień tajemniczenia trenerskiego, podawano to, że Uczestnikom szkolenia organizuje się przeżywkę tak zwaną, czyli żeby uh -huh. oni e, odczuli emocjonalnie, uh -huh. że coś y, na przykład robili nie tak do tej uh -huh. pory, albo że coś powinno się robić w inny sposób, niż im się wydawało. Czy ty robisz takie przeżywki, czy nie? Nie wiem, co rozumiesz przez przeżywkę. Jeśli rozumiesz zjebkę, bo ktoś coś źle robił? Nie, bo... nie, nie, przeżywka to jest bardziej e, takie wydarzenie, które się aranżuje w sali uh -huh. szkoleniowej, e, które jest. W powiedziałbym takim mikroeksperymentem społecznym, czyli ludzie podejmują, podchodzą mhm. do jakiegoś ćwiczenia, mhm. oczekują, że wynik będzie jakiś tam, Aha. a wynik, który wychodzi, Robię jest to. zaskoczeniem. Robię I... to, mhm. mam kilka takich rzeczy, znaczy, inaczej nie uważam tego za jakiś wielki stopień tajemniczności. To jest po prostu jedno z ćwiczeń, które robimy, i to nie jest jedno, jest ich sporo, ale na przykład mm, pokazuje to. to bardzo fajnie działa na przykład na wszelkiego rodzaju szkoleniach związanych z psychologią podejmowania decyzji. Mm -hmm. Kiedy pokazujesz ludziom, w jaki sposób ich własne mózgi ich zwodzą na manowce, tak. pokazuje ludziom, że nie wiem, potrafię przewidzieć, co napiszą na kartce, czy, 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 czy wiesz, oni piszą na kartkach, a, a potem jakby mówię, napisaliście to. nie Podnieście rękę się napisali. O Jezu, wszyscy napisali. Nie? Więc, więc coś takiego. Czy też na przykład, jak robimy szkolenie z marketingu? A propos takiej przeżywki właśnie, pokazuję ludziom choćby formularze zapisu na newsletter i pytam ich, które działają najlepiej i według nich na które najgorzej, a potem pokazuję na żywca pomiary tego, jak, jak to wygląda i się okazuje, czy oni mają rację, czy, czy nie mają racji, natomiast nie wiem, czy to jest jakiś taki najwyższy stopień wtajemniczenia, no po prostu jest to jeden z case'ów, który robimy, a ponieważ mamy dane na żywca, no to jest, jest fajnie. Powiedziałeś, że nie wyprosiłeś nigdy nikogo z sali szkoleniowej. No. Czy to dotyczy również jakichś takich uczestników sprawiających problemy? Zdarzały Ci się takie czarne owce? Zdarzały mi się czarne owce od niesprawiających problemów. Wiesz co, pamiętam do dzisiaj szkolenie, to był gdzieś maj 2020, jedne z pierwszych szkoleń online, gdzie miałem gościa, który najnormalniej w świecie mi spał. Na włączonej kamerze mi spał na szkoleniu. On był pracownikiem przysłanym przez pracodawcę. Z tego, co mówił wcześniej, zanim zasnął, wydaje mi się, że był mocno wczorajszy, ale wiesz, no, nie wyłączył kamery, tylko najnormalniej w świecie walił w kimono na, na, na tym. Gdzieś tam kot po nim łaś i tak dalej. Więc to pierwszy taki case, który, który pamiętam. Dużo dawniej, jeszcze przed pandemią. Miałem zaproszenie na... Szkolenia-wykład no, to takie, wiesz, firmy organizują offsite, jakieś wyjazdy integracyjne, no ale żeby to miało pozory merytoryczności, no to zapraszają człowieka od merytoryki, to akurat tym razem byłem ja. I to była jakaś firma budowlana, gdzie oni nie przemyśleli jakby struktury tego wszystkiego, czyli to był trzydniowy wyjazd, i oni pod koniec drugiego dnia tych ludzi ściągnęli w ogóle z jeziora Ojej. na wykład. Nie? Oni byli naprawdę już mocno zaprawieni w tej branży budowlanej, nie? E, no i ja tam przez parę godzin musiałem ich e, zabawiać. E, była wrogo nastawiona publika, naprawdę e, wrogo. E, jeden koleś stał, wstał gdzieś tam w ciągu tego, co to za pierdoły, Ja tu nie chcę tego słuchać. Natomiast. E, e, Pamiętam, że widzisz, a propos, pytałeś o wypraszanie. Na końcu przyszła do mnie właścicielka tego wszystkiego, tej całej imprezy, i powiedziała, że w życiu nie widziała, żeby ktoś tak spokojnie po prostu panował nad salą, nie? Że ja nie straciłem nerwów, że ja jestem kwiatem lotosu generalnie, więc ciężko mnie wyprowadzić z równowagi, więc tutaj los, los. Okej. Okay. No nie, ale wiesz, to jest kwestia chyba tego, że nie wiem, no nie zakładam w ludziach najgorszego. No, ja absolutnie rozumiałem nastrój ludzi sprowadzonych z jeziora, którzy jeszcze bez koszulek po prostu przyszli spaleni słońcem, wiatrem ogorzali. I konakta się mi kazał słuchać o, o, nie wiem, budowaniu marki. Ale to w tej sytuacji, yy, czy ty normalnie robisz swoje szkolenie, czy jakby na ile wiesz, się naginasz do tego, żeby ci ludzie po prostu nie wyszli masowo z tej sali? Mm. No bo znaczy, oni, tak jak powiedziałeś, ty ich musi, Sam użyłeś słowa, że ty ich próbujesz zabawiać. Yy, tak, no i... i szczerze mówiąc, tak, tak traktuję moją rolę. To znaczy, jeśli widzę i wiem, że to jest taki powiedzmy off-site i, i, i yy, moja rola to jest granie do kotleta, to nie przygotowuję się na jakieś zupełnie poważne sprawy, tylko m, zabawiam ich. Tak, to, to, to jest bardzo dobrze określiłeś. Okej, okay, no ja po powtórzyłem Twoje słowo. Yy, no. i... Czyli w szkolenie przeradza się bardziej w formę stand improwizowanego Absolutnie. stand upu, tak? Najlepszy feedback, jaki uważam, że mogę dostać, i czasem dostaję, to jest ludzie mówią, przychodzą, mówią, czułem się jak na stand-upie. Ja mówię, punktik. Bardzo dobrze. <laughs> Stand-upy są chyba trochę tańsze, ale też krócej trwają. No. Jeżeli chodzi o czas trwania, ile. Uczestnicy I ty jesteś się w stanie wytrzymać. Bo też słyszałem taką teorię, że tak, no trzy razy po półtorej godziny to jest tyle, ile człowiek jest w stanie się skupić. Oczywiście zwykle szkolenia robi się dłuższe, no bo ludzie się zjeżdżają, trener przyjeżdża i tak dalej, ale że powyżej tych czterech i pół godziny efektywnego czasu szkolenia to już jest takie. I tak to planuję. Znaczy inaczej, niekoniecznie planuję, że trzy razy po półtorej godziny, ale na przykład po pierwsze. Online robię krótsze, całodniowe warsztaty niż, niż offline. Mhm. E, dlatego, że to też wymaga uwagi też wiem, że ludzie na przykład, którzy siedzą w domu i tak dalej. 10. 16 to jest taki optymalny czas, gdzie, gdzie ja mówię cały dzień online, to jest 10.16. Mhm. E, z przerwą na obiad i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, e, kiedy rozmawiamy o całodniowym e, offline szkoleniu, e, zgadzam się, że ludzie są w stanie być efektywni przez krótszy czas, ale słuchać są w stanie więcej, więc, więc jakby te stand-upowe kawałki. One się w całodniowych szkoleniach zawsze pojawiają, dlatego że ja wiem, że ja potrzebuję ludziom dać odpocząć psychicznie. I to nie jest tak, że tam jest półtorej godziny stand-upu, tylko że wiesz, no, masz, nie wiem, 20 minut ciśnięcia jakiejś teorii ćwiczenia, 10 minut jakiegoś luźniejszego gadania, tak? Mhm. I, I tak dalej, i tak dalej. To się mniej więcej tak rozkłada. Jakie są najważniejsze różnice z Twojego punktu widzenia między szkoleniami offline i online? Wiesz, co najważniejsza różnica, na którą staram się zwracać uwagę na samym początku ludziom, yy, sprowadza się do czegoś takiego, co nazywa się w psychologii mentalne księgowanie. Richard yy, Taylor dostał nagrodę Nobla w 2017 roku chyba za mentalne księgowanie. I on mówi, że my przypisujemy rzeczom kategorie w głowie. Yy, I te kategorie prowadzą nas do podejmowania pewnych decyzji. I teraz, kiedy my mentalnie księgujemy szkolenie online, troszeczkę inaczej niż szkolenie offline, yy, to prowadzi do gorszej jakości, zarówno dla mnie, jako dla prowadzącego, jak i dla, dla ciebie, jako dla tego, podam ci przykład mentalnego księgowania, różnic z mentalnym księgowaniu. Jak masz jakieś spotkanie w ciągu dnia i masz zaplanowane szkolenie offline, to mówisz, nie przejdę na spotkanie, albo nie przyjdę na szkolenie offline. Natomiast jeśli masz szkolenie online i spotkanie ci wypada, to mówisz, spoko, wcisnę oba. Nie? I to jest coś, z czym ja walczę straszliwie, to znaczy, że jeśli ludzie mówią sorry stary, ale y, y, będę musiał wyjść o 10, 11, 30, 15, to ja mówię, spotkajmy się w innym terminie. Spotkajmy mm -hmm. się w takim czasie, kiedy oboje będziemy mieli czas. E, kiedy planujesz sobie, że będziesz szkolenie online, to mówisz, nie muszę być tu obecny, mogę sobie, włączyć słuchawki, będę sobie robił obiad. Ja mówię, nie. E, jesteś obecny, patrzysz mi w oczy, kamera jest włączona. Bo w momencie, kiedy nie, e, to ja też przechodzę na tryb online, czyli wyłączam swoją kamerę i włączam ci nagranie z YouTube'a. No bo naprawdę, jeśli miałbyś to oglądać na ekranie komputera i, i nie ma w tym interakcji żadnej, ty nie oczekujesz żadnej interakcji, to ja też nie powinienem oczekiwać, nie? Mm -hmm. Więc e, coś takiego robię, coś takiego staram się zapowiadać. E, wydaje mi się, że to się zmienia. E, na początku rzeczywiście ludzie traktowali online zupełnie inaczej niż offline i, i nie przywiązywali do tego specjalnie wagi. W tej chwili widzą, że można wynieść wartość z, ze spotkania online, że da się to robić pod warunkiem rzeczywiście, że wszystkie strony wkładają to, w to tę samą uwagę, ten sam wysiłek. I to jest taka, taka pozytywna rzecz, którą dostrzegam. A jak to ogrywasz technicznie? No bo kiedy masz ludzi na sali, to możesz przejść, rzucić okiem, kto tam co napisał i tak dalej. No jak oni są przed kamerkami, to jednak jest to dużo trudniejsze. Ehm... Znaczy technicznie. Oczywiście, się rozmawiam o technikaliach szkolenia online, uważam, że światło-dźwięk kluczowe są, tak? To znaczy, że dźwięk nawet chyba bardziej niż światło, a musi być Cię dobrze słychać. Mm. I nie oczekuję oczywiście tego od uczestników, oni mają swoje mikrofony w komputerach czy coś tam, natomiast no, mam profesjonalne oświetlenie studyjne, z którego kuna teraz korzystamy, <noise> mam mikrofon profesjonalny, mam mikser podłączony do, do Zooma, czyli mogę sobie tak naprawdę miksować różne rzeczy, a jestem dzięki mikserowi nawet nie do Zooma, mam mikser podłączony do kamery komputerowej, co mnie uniezależnia od platformy. Mhm. Czyli tak naprawdę czy robię spotkanie na Zoomie czy na ClickMeetingu mam te same możliwości dostępne? Jeśli chodzi o obraz, miksowanie obrazu, pokazywanie slajdów, różne takie rzeczy. Zaglądam ludziom do, do pokojów tak no bo jeśli robimy ćwiczenia online, no to ja oczywiście, że też Zupełnie inaczej przygotowuje ćwiczenia do online, no bo niektórych ćwiczeń się nie da zrobić w, w online. A, więc jest troszeczkę inny zastarzenie. Ale tak, ludzie się dzielą na, na grupy, rzucają się do tych pokojów i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o zaangażowanie, jest spoko. Jest naprawdę bardzo fajnie kwestia tylko właśnie przeprojektowania kilku rzeczy. A jeżeli chodzi o liczebność grupy na szkoleniu offline i online, to. Tak samo? Czy Mniej to... więcej tak mhm. samo, jeśli jakby materiał jest taki bardziej wykładowy. Znaczy inaczej, liczebność grupy jest dla mnie kwestią wtórną, bo ja nie organizuję swoich własnych szkoleń, tylko najczęściej robią to organizatorzy, więc ja mówię. Ale no, pułap. O, Tak, jakby narzucam tak. pułap górny. Nie chciałbym więcej niż tyle osób, bo nie da się już wtedy pracować. Ale jeśli dowiaduję się, że nie wiem, przychodzi mi 15 osób na, na, na grupę, to planuję ćwiczenia i wykłady na 15 osób, natomiast e, miałem ostatnio właśnie takie coś online, gdzie e, teoretycznie to miało być warsztaty, natomiast e, na, tuż przed tym organizator mi powiedział, Paweł, 300 osób się zapisało. E, ja mówię, świetnie, ale warsztaty to z tego nie będą, nie? Także żadnych ćwiczeń nie będzie, chyba że ćwiczenia po prostu na podnoszenie rąk, no bo, wiesz, online 300 osób to jest właściwie wiec już, a nie, a nie, a nie ćwiczenia, więc, więc to. Aha. Jak oceniasz wyniki szkolenia? Powiedziałeś o tych mm -hmm. ankietach, że to jest takie tak. bardzo ważne. Czy te ankiety ty projektujesz i ty wymyślasz, o co ludzi zapytać, czy to organizator wymyśla i ty po prostu tylko dostajesz te wyniki do wglądu? To zależy. To znaczy, że są takie, które sam projektuję i są takie, które są standardami. Najczęściej ludzie pytają o to właśnie, na ile wykładowca, jeśli jesteś firmą szkoleniową, to nie będziesz brał mojego kwestionariusza, tylko no, interesuje cię, na ile ja dowiozłem, na, tak. ile, na ile catering był spoko i na ile, nie wiem, no, co, coś tam innego. Ale yy, yy, lubię wiedzieć, na ile ludzie znajdują Przydatną samą wiedzę, czyli, czyli ocena wiedzy z jednej strony, z drugiej strony sposób dowiezienia tej wiedzy, a z trzeciej strony dobór tematyki yy, ogólny, tak? czy, no, czy pracodawca cię wysłał na szkolenie, które uważasz, że będzie spoko, czy nie będzie spoko. Mhm. Jak analizujesz te wypowiedzi, bo no jeżeli to są pytania otwarte, a z mm -hmm. tego co mówisz to są, no to ludzie tam czasami, ja też robię ankiety mm -hmm. i widzę, że czasami te wypowiedzi są dość mocno enigmatyczne. Mm -hmm. Jakie wnioski wyciągasz z tego, co ludzie piszą, czy, czy te wypowiedzi są dla ciebie, czy one ci pomagają w pracy? Pomagają, dlatego szkolenie. że tam na przykład bardzo często są pytania, czego brakuje, mm -hmm. co było najfajniejsze. Mhm. I to, to są takie, na które patrzę. Patrzę oczywiście na tam NPS-y, czyli ogólną o, ocenę e, zadowolenia ludzi. NPS, czyli czy poleciłbyś to szkolenie Czy poleciłbyś swoją to swoją... szkolenie, na ile na skali od 1 do 5 czy od 1 do 10 ono spełniło Twoje twoje wymagania? Natomiast e, e, bardzo mnie interesują właśnie te otwarte pytania i wśród tych otwartych pytań, o, pomijam całkowicie pytanie o catering, nie? E, e, natomiast interesuje mnie, po pierwsze, co było najfajniejsze, bo to są takie highlighty, które wiem, że powinny zostać w, dla konkretnej grupy, e, a po drugie. Czego brakowało, tak? Czasem dostajesz sprzeczne odpowiedzi, dlatego że no, czytam sobie ankiety dla grupy i jedna ankieta mówi więcej ćwiczeń, a druga za dużo ćwiczeń, nie? Także Aha. wtedy wiem, że muszę to jakoś wypośrodkować, ale no, to jest bardzo naprawdę cenna wiedza. Pamiętasz jakieś takie wypowiedzi z ankiet, które szczególnie ci zostały w głowie? Nie, szczerze mówiąc. To znaczy, że. Bo wiesz co, bo, no. bo często jest tak, że dostajemy, wiesz, mm -hmm. 99 odpowiedzi super, jedna odpowiedź do dupy i przyczepiamy się do tej ostatniej i wiesz, i ona nas ubiega. Nie, nie, ja nie mam tak? taki umysł, wydaje mi się, który, który mocno analitycznie do tego podchodzi. Czasem ludzie się czepiają rzeczy, czepiają albo chwalą rzeczy, ja na przykład zwracam uwagę na humor, no bo to jest rzecz um, troszeczkę obok merytoryki, mm -hmm. Natomiast uważam, że jeśli dowiozę merytorycznie, ale nie dowiozę na poziomie humoru, czyli dowcipy są, nie wiem, wąsate, wujkowe i ludziom się one nie podobają, to nie dowiozłem, tak naprawdę. To jest źle. Więc czasem ludzie na przykład mówią, ale stary, ten dowcip był świetny, albo na przykład mówią, a ten dowcip był poniżej poziomu, Aha. tak? Więc, więc dowcip pedofila w Fiacie Multipli wyleciał. Nie, nie będę pytał, ok? No właśnie, nie pytaj. <laughs> Rozumiem. Jak przewidujesz, jak, jak, w jakim kierunku szkolenia się będą rozwijać? Dlatego, że wiadomo, mhm. no, online zdominował bardzo mocno branżę szkoleniową, mhm. też, też między innymi. I widziałem wiele takich, takich prognoz, że w mhm. zasadzie ciężko będzie wrócić do tego, co było, tak, no bo firmy zobaczyły, że to, mhm. nie, mniejsze koszty wysyłać ludzi, ludzie stwierdzili, że niekoniecznie trzeba jechać na drugi koniec mhm. Polski, żeby się przeszkolić, więc czy rzeczywiście szkolenia online, nawet jak już pandemia pójdzie sobie, będą dominować na, na scenie szkoleniowej, czy... Nie wiem, czy będą dominować, mhm. natomiast na pewno nie znikną, mhm. dlatego że jest mnóstwo rzeczy, które zupełnie spokojnie można ogarniać online. Ja sobie na przykład myślę o szkoleniu zbudowania marki. Jeśli wiesz, że jesteś w stanie włożyć w to zaangażowanie, czyli no nie, nie znikniesz mi w połowie na spotkanie, to z takiego szkolenia online i offline wyciągasz mniej więcej tyle samo. Nie ma tam jakichś specjalnych ćwiczeń, które wymogają wiesz, obecności face to face. A tak samo jest ze spotkaniami. To znaczy, że widzę spotkania biznesowe, które zupełnie spokojnie dawno temu. Nie mogłyby się odbyć online, a nie potrzebowały e, odbywać się offline. Aha. No ale ktoś musiał Cię ciągnąć do Białego Stoku, żeby Ci urą się uścisnąć, bo w Białym Stoku bardzo przyjaźni ludzie mieszkają, nie? E, e, więc, więc to. Natomiast, e, i więc widzę rolę tej hybrydy, takie, takiego właśnie rozplanowania porządnego, hybrydowych szkoleń, gdzie. E, Dużą rolę w tych szkoleniach offline będzie pełniła taka interakcja między ludźmi, która jest potrzebna. I są takie tematy, gdzie rzeczywiście nie da się tego online ćwiczyć, a jest mnóstwo rzeczy, które online. Mało tego uważam, że w tym modelu hybrydowym jeszcze jest ten asynchroniczny aspekt. Czyli ja nagrywam, ale ty nie musisz tego słuchać na żywca, no bo to jest ten kawałek teorii, który możesz sobie wysłuchać w dowolnym momencie. Jak widzisz szkolenia innych. Mhm. To, co Twoim zdaniem jest takim jednym czy kilkoma grzechami, które szkoleniowcy w Polsce popełniają? Wiesz, co, coś, czego wydaje mi się, że nie dostrzegam u siebie, bo to jest bardzo ciężko dostrzec, ale zakładam, że gdybym dostawał feedback, że, że tak jest, to bym coś z tym zrobił. Uciekanie w dygresję. To znaczy, że y, y, jeśli masz szkoleniowca, który po prostu zamiast mówić o materiale, y, zaczyna o tym, jak to jego wujek w czasie II wojny światowej i tak dalej, i to nie było przygotowane, tylko że on rzeczywiście ucieka w dygresję, ma problem z dyscypliną, y, to uważam, że to jest złe. Y, I zdarzyło mi się y, oglądać takie rzeczy, gdzie, gdzie rzeczywiście y, to, jest, to jest złe. Natomiast. Y, Wydaje mi się, że jak patrzę sobie na innych szkoleniowców, znam genialnych szkoleniowców, tak, czy, czy jak sobie idę, nie wiem, właśnie do Kamila Kozieła, czy, czy idę sobie do Piotra Budkiego, jak, jak oglądam, jak, jak oni to czy, czy Maciek Klewiński e, wszystko jest przygotowane, zapięte na ostatni guzik, jest, jest, jest naprawdę świetne, natomiast e, są po prostu ludzie, którzy uważają, że jeśli wiedzą, to to jest już wystarczająco, żeby przekazywać tę wiedzę, czyli nie robią niczego, żeby przygotować się do przekazywania tej wiedzy. Oglądasz, wiesz, konferencję medyczną, gdzie wchodzi ci jakiś pan doktor, który ma slajd wypełniony tekstem i on czyta to, co było na slajdzie i wiesz, i zdarzają się nadal takie rzeczy. Ja Ojej. już rzadziej się szlają po takich konferencjach, ale nadal się zdarzają. Żeby nie było, że Paweł obgaduje tylko innych trenerów, zaraz zapytam też o jego największe wpadki szkoleniowe, ale najpierw mam dla ciebie zaproszenie do klubu małej wielkiej firmy. Powiedziałbym, że to takie pudełko z czekoladkami dla przedsiębiorców, ale nie lubię czekoladek. Więc powiem, że to jest jak deska aromatycznych serów pleśniowych, same pyszne rzeczy, checklisty, ściągi, arkusze, wideo, e-booki i wiele innych materiałów dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a to wszystko bezpłatnie na stronie mała Ukośnik Klub. Zajrzyj koniecznie, zwłaszcza, że to nic nie kosztuje poza tym, że no, trzeba zapłacić swoim adresem e-mail. Wracamy do Pawła Tkaczyka, mówił wcześniej Paweł o cudzych wpadkach szkoleniowych. Zobaczmy, co sam zawalił. Są rzeczy, które ja wiem, że zawaliłem. Natomiast ludzie y, lud jeszcze nie wiedzą, więc im nie mówię. Tak, właśnie o to, o to mi <laughs> chodzi, że, że e, to jest coś, coś co na przykład cze, z tego, czego staram się uczyć, jak uczę do robienia prezentacji, bo widzisz, nie mówisz o szkoleniu zrobienia prezentacji. E, e, mówię ludziom, nie obwieszczaj wszem i wo, wobec swoich błędów, bo tylko ty jesteś jedyną osobą, która. Porównuje to, jak było, do tego, jak być powinno. Mhm. E, ludzie, którzy są na widowni, nie wiedzą, jak być powinno, więc tak naprawdę oni być może nie mają świadomości e, tego, że coś było nie tak. Więc zdarzały mi się szkolenia, gdzie, e, nie wiem, padł mi sprzęt w połowie e, i szkolenie, które było zaplanowane ze slajdami, skończyło się jako szkolenie bez slajdów. E, ale kurczę bradę, wiesz, nikt o tym nie wie. Zdarzył mi się występ ostatnio, już no na nie szkolenie, ale występ na scenie, gdzie technicy, nie mogąc otworzyć mojej prezentacji, zrobili z niej, niej PDF-a i nie było kuna ani jednej animacji. I teraz, pal animację, bo to nie chodzi o to, żeby mi się tekst obracał, tylko chodzi o to, że wiesz... Dynamika nie, jest inna. To, że na, teksty po kolei wjeżdżają na slajd, czyli a, ja mówię tak. o jednej rzeczy, a wiesz, wyświetla mi się gotowy slajd, strona w PDF-ie ze wszystkim, co kule miałem do powiedzenia. Więc ludzie to czytają jest, zamiast... A to jest tak, błąd, tak. nie? I, i, I wiesz, i uważam, że nie dowiozłem, zupełnie szczerze, natomiast... Yy... To, były, to była taka konferencja, gdzie prezentacje były oceniane, eee, no i organizatorzy przy, przywieźli mi ocenę, mówię, byłeś stary trzeci, nie, na no, tam, nie wiem, 8 czy 10 osób. Ja mówię, dobra, ale dla mnie to była katastrofa, Aha. bo uważam, że nie dowiozłem straszliwie, więc, więc no, to właśnie takie rzeczy. To był Paweł Tkaczyk. Paweł powiedział wcześniej, że pieniądze ze szkoleń nie są dla niego głównym motywatorem, ale to nie zmienia faktu, że na szkoleniach można zarobić miliony. Rozmawiałem o tym z Maciejem Aniserowiczem w twojej aplikacji podcastowej. Ta rozmowa to odcinek numer 294, a jeżeli oglądasz na YouTubie, po prostu kliknij obok. Dzięki i do usłyszenia.